Siemano ludziska, z tej strony Maras, witam z kolejnym odcinkiem z gry Just Cause 2. A dzisiaj mamy kolejne miejsce do odkrycia. Zobaczmy sobie, co tu ciekawego jest. Ja bym przez przypadek nie natknął się na ten domek, to bym nawet nie wiedział, że coś tutaj znajdę. Elus. Znowu jakieś buda do rozwalenia, znaczy posąg. Okej, pozwiedzajmy sobie troszeczkę. Okej, skrzynka ze... Ouu, zwiększenie zdrowia, super. Minimalnie zawsze coś. O, cholera. On tak długo rzuca, aż to rozwalę. No, no. I pięknie. I leci. Okej. Zdziwiony kolego. I mam bardzo fajną motocykl, takie chopperki, takie szosowo-turystyczne, mi się to podoba. Okej, kolejna skrzynka. Pięknie, trochę ammo. W końcu wpadnie. Jeszcze jedna rzecz do zebrania. Pięknie. Kolejna osada zaliczona. Dobra, lecimy na następną. Tu miał dwie, bo tu mam port. Czemu by nie? Może o tym zahaczymy. Tam jest gdzieś czarna skrzynka w wodzie. Dobra, zahaczymy sobie te kilka i pozbieramy te pierdoły. Okej, tylko jak to daleko teraz jest? To jest tamtą stronę, 2,5 kilometra. Daleko. Nie damy radę. Dalej się latało. Tak ludziska myślę, czy by właśnie nie oszczędzić wam tego podróżowania między lokacjami i po prostu tego nie wycinać. Tak jak robię to na wstępie na przykład, że już jestem nad wybranym miejscem. Pięknie. Zobaczmy, jak sobie piździk da radę. Drzewo. Pięknie. Skuter nie jest najgorsze miejsce podróżowania po lesie. Już cross szybciej mi wybuchał, pamiętam, były momenty. Skuter enduro. Dobra, zdech. Pięknie, już jesteśmy nad tym miejscem. O, i może nawet posąg obalimy. Widzę nawet takie skrzynki. Dobra, poczekajmy sobie nad jakimś sprzętem, co nadjedzie. Tylko nie za takim gównem. Może najpierw zbierzemy sobie skrzyneczki. Okej, ze zdrowiem. Okej, kolego. Wpuść mnie.
Sakura Aquila Space. Dobra. Wysiadka. Cicho. No patrzcie, co za upierdliwe miejsce. Co za upierdliwe gówno. Cicho. Ouch, that's gonna hurt a big man, Diego. Pięknie. Już mnie gonią. No i to by było na tyle. Dobra, ciśniemy na miejsce nasze. O, rolowcy. Puścicie mnie? Dzięki. Oni mają fajne wózki. I grosik. Polek. I po kwiatkach. Nice, dobra, kolejna skrzynka ze zdrowiem. Co mi się teraz będzie przydawać? Okej. Bierzmy to. Tu nic nie ma. O, skrzyneczka. Piękne lądowanie. Kolejna. Przy okazji dostawa narkotyków. Jeden oberwał. Dobra, pięknie, mam to załatwione, to lecimy sobie tutaj. Daleko nie mam. Gra na pewno ludziska przednia, a chciałem zawsze ją ukończyć na 100%. Żal by było jej nie zrobić. Okej, tam jest... O, się helikopter przydał, ale to jest, wyrzutnia rakiet. Mamy pułkownika. Spróbujmy tu podlecieć. Ja nie, jak oni mi widzą. O, pięknie oberwał. Cholera, nie ma życia. Incoming! There he is! Incoming! No, ja już nie obrzucę granatami. Granat. Leżysz, kwiczysz. Pięknie. I po pułkowniku. Apteczka ze zdrowiem, to by się przydało.
Miło. Dostawa narkotyków. Ok, 5 gminicików. Nice. O, mamy minigana. Też możemy powariować trochę. Nice. Wali się! No. Cisza i spokój. O to chodziło. O, coś wysadziłem przez przypadek. Nie widziałeś, kolegi, co zrobił? Leżeć tam. Nie wkurzać. Mhm. Pięknie. Następny przyjemniaczek. O, ty w mordę, jeszcze mnie z granatem. Daleki ten zasięg ma ta broń w ogóle. Dawać granaty. Do pełnej dychy. Myślałem, że gorzej będzie mi rozwalić tego pułkownika. O, jest helikopter, świetnie. A wy gdzie tutaj? Spacerki sobie urządzacie. Jest helikopter, jest sposób ucieczki. Okej. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Dobra. Będziemy sobie pozwiedzać. Tu jest. Jest minigun? Jest. O, tu nawet skrzynka była. O, tam jeszcze jedna. Buda do rozwalenia. O Boże, teraz się zacznie. Niech podleci. Nie rozpraszać mnie teraz. On jest gdzieś za drogą. Teraz chyba za budynkiem nawet. Oberwą. No, pięknie. Dobra, jest nawet łódka, w razie co mogę uciekać łódką. Druga łódka, w końcu to port. Dobra, idziemy tam sobie zobaczyć co jest ciekawego. I skrzyneczka. Pięknie. To już mi się podoba. Co my tu mamy? Działo, a tego dawno nie widziałem.
To, że wtedy, tamto nie pizgą, wtedy był fajny efekt. Epicko. Dobra, coś tutaj jest? Chyba nie. Skrzyneczka. Dobra, tam jest minigun w razie W. Słyszałeś? Pięknie. Teraz tak. Muszę się przespacerować, zobaczyć co tam jest z tym. Czemu nie można wysadzić? Można. O, skrzynka nawet. Spodoba. Teraz będzie najgorsze. Ej, no teraz zdążyłem. Teraz to ja schodziłem. O, masakra, tego nie lubię. Czy mam problemy z odpowiednią klawiszologią? Zawsze jak zdążę. O Boże. Jest w miarę prosta komisja, to zawsze coś spierdolę, a... Albo nie zdążę po prostu przy ostatnim cyfrze. O, masakra, mi się teraz myli. Fuck! Wiecie co, ludziska, ja na chwilę to przerwę. Zaraz do was zezek mi się to uda zrobić, bo naprawdę to jest upierdliwe. Dobra, ludzisko, udało się. No to lecimy dalej. Chcę wyleci tam w kosmos, a też jest jedna skrzynka. What? Jeszcze jedna rzecz została? O, masakra, jak ja tego nie lubię. Ma być tak prosta, zawsze jest tak ciężko. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Tu nic. Jest ostatnia skrzynka, widzę ją. Tym razem poszło trochę sprawniej, bo ostatnio. No, bierz ją. Zasadami masakra. Dobra, może zrobimy sobie tak. Polecimy sobie tam. Zgarnę te dwa. It was worth every minute. Te dwa przedmioty frakcji. Nauce, teraz sobie popływamy. Winston's Amen 969. Masakra. Skąd oni biorą te nazwy?
No jak na ukrycie znajdźki, to jest cholernie daleko, ale dobrze, że twórcy zrobili pomysł z poznaczonymi znajdźkami. Bo to by było piekło szukać każdą znajdźkę osobno. Ciekawe, co się stanie z tą łódką, jak ją staranuje. Tak z czystej ciekawości. Ale patrzcie, płynie dalej. Myślałem, że łodzie szturmowe te służą do taranowania. W najgorszych wypadkach. A drewniany łódce udało się przeżyć. Dobra, na dno. Dobra, jest i czarna skrzynka. Pięknie. Teraz pełne wynurzenie. Another box of revolutionary goodies. Thank you. Dobra, gdzie jest ta łódka? Nice. No to płyniemy w kolejne miejsce. Tym razem na wysepkę i odkryjemy sobie tamto jeszcze ludziska miejsce i... Jeśli będzie jakaś mała osada, to sobie ją zrobimy. No i przestawieni. Kolejna ta śmieszna łódka. Ciekawe, co się z niej kolesie walne. Dobra. Przegiełem, a spłyniemy? Spłyniemy. Elastycznie działa jak najbardziej przy tej łódce. Ale ja widzę, że nie mają bomby głębinowe do łodzi podwodnych. Okej, tu nie było problemów z tą czarną skrzynką. Nice. Dobra, i teraz tutaj. To jest chyba tamta osada. Masakrycznie dużo tutaj tych baz wojskowych, nie zauważyliście tego? Aha, to jest to miejsce. Wbijemy się na ląd, jak na tą łódź przystało. To mała zatoczka. Jakbym miał koła, to bym jeszcze mogło jeździć. Fak, baza wojskowa znowu. Bez jaj. To za dużo tego. Zacznie się chaos. Move up.
Okej, pięknie, trochę amu. Dziękuję. Okej, tam widzę skrzynkę jedną. Skrzynka. Chodź, ty tu chodź. Pięknie. Okej, to jest kolejna skrzynka. Ty w mordę. Już siadłem z wrażenia. O masakra. A tu gdzieś była baza wojska, co był helikopter. Z miłą chęcią bym sobie go drapnął na chwilkę. Wiem, to zawsze podwózko za free. O masakra. Taki kawą mam lecieć. Jak ktoś zmysły stradał. Aha. Czy to jest to miejscowa, ta śmieszna tam, gdzie cywile jeżdżą po bazie wojskowej? Chyba tak. Teraz... zaznaczyć, dziękuję. Rozwalimy resztę tej bazy. A tu już nie gonią, jak zdobyłem ten rewir. Dosyć logiczne. A szkoda, bo więcej zabawy. Okej, tam jakaś piramidka czy coś. Właściwie coś tutaj jest? Nie. Nie wiem, jak się może znaleźć schowane w tej piramidzie. Okej, widzę trzy pomrygające, cztery. O, pięć! Już pięć widzę. Bo nawet sześć. Okej, chyba wszystko rozwalone. Jest cholera z snajperką. Chodź, 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 chodź.
no. Prosimy! Dobra, Liska, będziemy lądować. Dobra, piękne lądowanie. Dobra, spadamy stąd, idziemy pozbierać resztę skrzynek. Nice. Zwiększenie zdrowia, pięknie. Nice, kolejna skrzyneczka. Się uwzięli. Cholera. Pięknie. Gdzieś widzimy jeszcze jedną skrzynkę. Cholera. A, tu jest. It's a tough job. Dobra, ludziska. Tu mam odkryte, tu mam nieodkryte. Dobra, ja się z wami pożegnam w tym momencie. Będę się sobie zmierzał w tamtą stronę. No więc co, ludziska, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek z Just Cause, a resztę, w następnym odcinku zrobimy sobie resztę właśnie tą, co odkryłem tutaj. Żeby uzupełnić tą lukę i polecimy sobie ostatnią część. Tam widzę dwie znajdźki, ale już palicho z nimi. Może kiedyś się z Dragon będę pamiętać. Na pewno zapomnę prędzej czy później. We have a visual. Requesting backup. No to jest tak, że... czarna skrzynka ukryta. Pięknie, jeszcze pojedynek. Samonaprowadzające ma chyba. I to by było na tyle odcinka ten odcinek. Tak więc co? Ja bym raz. Komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.